Za nami pierwszy okres przygotowań, pierwsza właściwie część tego okresu przygotowawczego. Półtora tygodnia, niespełna półtora tygodnia zajęć w Łodzi, prowadzonych na obiektach Łodzianki, a także tutaj na obiektach klubowych, mam na myśli tutaj siłownię. Co udało się przez ten czas wypracować? Jak pan oceni te pierwsze 10 dni niespełna pracy z zespołem? No na pewno okres takiej mozolnej pracy, bo jest duża objętość zajęć i oczywiście od początku ta grupa zawodników, która, o której już mówiliśmy, jest gotowa do treningu i z tą grupą pracujemy, to tak jak powiedziałem, okres wytężonej pracy, ale jednocześnie też takie przygotowanie do następnego etapu, czyli do zgrupowania, które będzie od 28. Tą pierwszą część kończymy meczem kontrolnym już w sobotę i po meczu ogłosimy kadrę na zgrupowanie w Uniejowie. Czy do tego sobotniego pierwszego meczu sparingowego z 7 zaplanowanych jakoś szczególnie się przygotowujecie, czy jest to tylko taka jednostka treningowa? Nie, to jest podsumowanie pracy tego etapu właśnie tych treningów, czyli te 2 tygodnie, które teraz trwają. Jeszcze mamy parę dni, żeby zakończyć ten mikrocykl. Na pewno będzie to oczywiście trening, przede wszystkim podsumowanie tych elementów, które staramy się w treningu też zaakcentować i ocena takiego stanu bieżącego, czyli też kadry zawodników i jednocześnie taka najlepsza forma treningu dla zawodników. Jak wygląda w tej chwili sytuacja zdrowotna tych piłkarzy, których ma pan do swojej dyspozycji? No zawsze drobne jakieś urazy się pojawiają, ale na szczęście nie mamy tutaj większych problemów poza Marcelem Pięczkiem, który ma delikatnie, myślę, że to potrwa jeszcze jeden, może 2 dni, ma naciągnięcie, czy to jest drobny uraz. Nie chcę tego jak gdyby o tym mówić, bo to nie jest jakaś wielka rzecz, ale myślę, że go nie wyeliminuje tutaj na dłużej. Takie mamy przynajmniej taką ocenę lekarza i pracujemy na razie bez jakichś większych problemów zdrowotnych. Mówił pan o kadrze, ta kadra w tej chwili pracująca jest stosunkowo liczna, natomiast jakieś wielkie zmiany póki co w niej nie nastąpiły. Doszedł Adam Radwański, 2-3 młodych zawodników przez jakiś czas było tutaj testowanych. Nie no, poruszamy się w grupie 25-osobowej, bo wiemy, że Simona z Paulic jeszcze jest już w takiej końcowej fazie rehabilitacji i naprawdę fajnie tutaj już pracuje indywidualnie i myślę, że zgrupowanie to już będzie ten etap, gdzie pewne rzeczy z drużyną będzie mógł spokojnie wykonywać, także to na pewno nas cieszy. No, 3 bramkarzy i resztę to są zawodnicy, których dobrze znamy, czyli taka grupa, jak będzie Paulus, 26-osobowa. Też jest młody Kmita z nami, który jest od początku przygotowań. Teraz mamy też jeszcze zawodnika z rezerw, który będzie cały tydzień z nami, mówi o Dręszczyku. I dzisiaj na treningu pojawił się jeden zawodnik, którego też chcemy zobaczyć w tym takim wydaniu do soboty, być może w meczu też kontrolnym. Jak na razie wielkiej rewolucji kadrowej nie ma, trudno o tym mówić. Jak powiedziałem, doszedł na stałe na pewno jeden piłkarz, o którym można powiedzieć, że jest już widzowiakiem, Adam Radwański. Mówi się o tym, słyszymy o tym, że 2-3 zawodników może w tym okienku transferowym się pojawić. Pewnie ktoś Widzew opuści, no bo taka lista też istnieje. Tak, na pewno są to takie tematy, które cały czas gdzieś się toczą, są rozważane. Na pewno wiemy o tym, że chcemy wzmocnić zespół, ale cały czas to podkreślamy, wzmocnić konkretnie, dlatego też tu nie ma jakiegoś pośpiechu i mega ciśnienia, żebyśmy musieli to robić już w tym momencie. Też chcemy tych zawodników przygotować, chcemy, żeby to były naprawdę optymalne ruchy na tyle, ile możemy w tym momencie to zrobić i takie działania są przygotowywane, także myślę, że może ten następny etap, gdzie zaczną się gry kontrolne, to będzie już to, gdzie będziemy mogli tych zawodników też przemierzyć do naszej kadry, ale nie śpieszmy się, mamy myślę, że wartościową kadrę, oczywiście pracujemy, na tym się skupiamy i dojście Adama Radwańskiego też nam tutaj zwiększa pole manewru i cieszymy się, że ten zawodnik tutaj z nami jest od początku przygotowań, od pierwszego treningu, to na pewno dla nas dobrze, bo też wiemy, że jest młodzieżowcem i te pół roku jeszcze może tutaj
to pole manewru nam dać. Jeden z tematów transferowych wydaje się, że już się skończył. Mam na myśli tutaj młodego zawodnika z Resowi, Antonika. No, chyba nie zwiąże z Widzewem swojej przyszłości w najbliższym czasie. Nie wiem, nie chcę ostatecznie tego tematu zamykać, ale zobaczymy, jak nie teraz, może w przyszłości. Czas pokaże. Nie musi to być, tak jak powiedziałem, ruch za wszelką cenę. Na pewno była taka rozmowa i długa dyskusja na ten temat. Z jednej strony ja żałuję, bo to jest młody zawodnik i na pewno z fajną perspektywą, ale z drugiej strony też wiemy, że zawodnik ma swój, ma kontrakt i też ma pewne obwarowania i też nie możemy pewnych rzeczy zmienić od tak. Pojawiają się nowe osoby w klubie w ostatnich dniach, w ostatnim czasie. Powstaje ten pion sportowy, o którym wiele mówiono. Jest już zatrudniony koordynator skautingu Piotr Kosiorowski. Wiemy, że od 1 maja pracę w klubie rozpocznie docelowy dyrektor sportowy Łukasz Masłowski. Jak pan trenerze wyobraża sobie tę współpracę według pana? Jak ona powinna się układać, jak wyglądać? Na pewno musimy o tym też szerzej porozmawiać, ale wiemy wstępnie i też chcieliśmy takiej struktury, bo jej nie było. Na pewno jest potrzebny dyrektor sportowy czy scouting. Te rzeczy są takie przyszłościowe, musimy to zrobić, jak gdyby to rozbudować. Jeżeli chcemy mieć tutaj takie lepsze, trafne oceny, mówię o zawodnikach, którzy przychodzą, ale też są transfery w drugą stronę, to wszystko musi należeć też do pewnych osób i te rzeczy muszą być przygotowane. Nie możemy działać pochopnie, dlatego ja się cieszę, że tak to jest i te na pewno osoby wniosą tutaj sporo też no, tego, co brakowało, czyli przygotowania zawodników, czyli ocena, jak gdyby będzie na pewno szersza dyskusja na temat kto, na temat transferów, czy też oczekiwań i przygotowania tych transferów w przyszłości. Obu tych panów pan zna. Tak, z nami to też jest dla mnie fajne, bo wiem, z kim będę pracował i wiem na pewno, że są to osoby, które pracują profesjonalnie i wiem, że konsekwentnie będą realizować to, co sobie założą i też na to liczę.